Kurka. O, konik mały. Pierwsza rybka dzisiaj. To jakby coś większego. Po prostu bardziej waleczny, ale większy wcale nie jest. Uj. Ale fajnie, coś się dzieje. Jest kolejny. Nawet nieźle biorą. Co rzut, to okoń. Też taki, ale połknął. Też taki podobny. Spróbuję tam podrzucić. Może pod tymi nawisami tych liści, tutaj tych gałęzi, może tam jeszcze coś fajniejszego będzie się działo. Z reguły to pod takim czymś klejn lubi stać. Ale o tej porze roku to już może być całkiem gdzie indziej. Tutaj to nie ma jak rzucić nawet. To jest fajna meta. Też takie nawisy, spokojna woda. Spróbuję tutaj. Coś fajnego. Podejrzewam, że klejn. No co, przyjeżdżam od razu. Jest fajna krucha. No. Bardzo ładny klejn, naprawdę. O, fajny. Fajny trzydziestaczek taki. Stój, byku. Tylko wpadło do wody i od razu branie. Piękny. Fajne. Fajnie. Super branie, od razu widać, że to klejn, bo przywalił, jak tylko przynęta wpadła do wody. Znowu na blottiza. Blottiza czy blutiza? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Super, fajnie. No, rano byłem z bratem na szczupakach, ale wiatr uniemożliwił za bardzo łowienie, bo fala była straszna, no i ziąb. Tu znalazłem taką fajną rzekę. Trochę zarośnięta, ale potencjał jest zarąbisty. Zobaczcie, jakie nawisy. Piękne miejsce. Tutaj wszędzie może stać właściwie. Wszędzie może stać klejn. Okonia jest sporo. Już złowiłem 3 z jednego dołka, z drugiego dołka właściwie tutaj. Taki piękny klejn, około 30 cm. Także fajnie się zapowiada. Teraz na blaszkę to nawet nie ma najmniejszego sensu rzucać, czy na coś takiego zwijanego. Tylko jakieś dropshoty, tanty na czebulaszkach, czy coś takiego, bo
Tak, no teraz by jakieś liście siedziały na kotwicy. Okej, zmiana taktyki. Prania ustały. Trzeba po pierwsze pocienić zestaw, czyli z 18 zejdę na 16. Zmniejszę haczyk i obciążenie, tak żeby wolniejszy opad, bo jesienią to jest właśnie bardzo skuteczny wolny opad. Teraz mam 0,5 grama czeburaszkę. Założę sobie taki koralik muchowy. On tam waży 0,3, może 0,2,5. No i także bardzo powolutko tonęło i zmienię kolor tego blottiza, bo ten widać tak dzisiaj niespecjalnie działa. On jest fajny, łowny, ale nie dzisiaj. Używam plecionki 0,6, tak na marginesie, jakbyście chcieli wiedzieć, czterosplotowej. Tu nie są potrzebne dalekie rzuty, także nie muszę mieć 8-splotowej. Nic mi to nie pomoże. A ta 4-splotowa jest dużo mocniejsza. Jest tutaj, mam 16. Chyba 16, albo i nawet cieńsza. Żyłkę z plecionką wiążę moim ulubionym węzłem. To jest niby węzeł Albrighta, ale ja to inaczej trochę wiążę, że po prostu tylko wracam 10 razy. I wystarczy. Jest wtedy tak cieniutki węzeł, nie strzela po przelotkach. I dużo łatwiej jest go zawiązać, bo ten, którym cofacie, jedziecie najpierw, nawijacie w tą stronę 10 razy, a potem cofacie 3 czy 4 razy. Jego jest ciężej zawiązać, jak już jest plecionka lekko przetarta, lekko zużyta. A ten, jaka by nie była, zawsze się zawiąże. Resztki to od razu do worka, żeby nie śmiecić. Obcinam. Tutaj daję jakieś 1,5 metra. Także jakbym urwał na przykład, no to jeszcze mi trochę zostanie na raz czy dwa razy, żeby coś założyć. Tak wygląda zestaw zawiązany na nowo. Haczyk, mały haczyk, nie pamiętam rozmiaru, taki mały koralik 0,2 grama chyba, 0,02 grama, no i blottis, bardzo powolny opad będzie wtedy, ten kolor dzisiaj działa na okonie i trzy okonie i kręć wyjechał, także założyłem z powrotem ten sam kolor i zaraz spróbuję. Już coś siedzi. Okonek. Mówię, bardzo powolny opad robi robotę. Siedzi jakiś okonek znowu. Taki maluszek. Pod samymi nogami. Dobra, tu nic większego nie weźmie, także idę dalej. Następną miejscóweczkę. Fajnie biorą. Zmieniłem teraz główkę na ciut cieńszą. Cięższą. Cięższą. Bo jednak ten wiatr wyciąga mi tą przynętę z wody. No i nie mogę ja za bardzo jej kontrolować przy takim silnym wietrze. Dzisiaj ma wiać tam w porywach do 45 km na godzinę. No to jest dosyć mocny wiatr i na takiej główce 0,02 grama no to nie da się za bardzo, no w ogóle nie da się tego kontrolować, bo wiatr ją po prostu wyciąga, a haczyk i gumka to praktycznie
nic nie waży, to się wtedy utrzymuje tak jakby bezwładnie w toni. Także musiałem zmienić koralik na taki złoty. Założyłem, to jest chyba około 0,04 grama. No i coś tam udało się już wydobyć. No, i dwa okonie już siadły. Jakoś tam czuję tą przynętę. No ale zmienię miejsce, bo już tam nic większego nie siada, tylko takie małe okoniki, także idę kawałeczek dalej. Ło, to było ubranie. Aż mi wędką szepnęło, bo jaś. Bo widziałem go tam z czerwonymi płetwami takiego. Nie było takie okoniowe walnięcie ani kleniowe, tylko takie po prostu pociągnięcie. Także raczej jaś. Powtórzyć pewnie nie powtórzy. Za pozostałą gumkę i dlatego nie wciąłem. No, fajne branie było, naprawdę. Widać, że nikt tu nie chodzi. Tak wyrośnięte. Ale będzie okoń. Klenisko takie. Ja pierdzielę, ale piękny kleń. Myślę, że okoń to tak trykawego okoń. On już będzie pod 4 dychy. Nie mogę, ale kleń piękny. O, ale piękna klucha. Piękne klenisko. Kurde. Będzie miał ponad, no 40 cm gdzieś będzie miał. Fajny przyrżnął, no, naprawdę. Przyładował. Ja spodziewałem się, że to był jakiś okoń, bo na początku tak zaczął trzepać łbem jak okoń. Na początku się nie wydawało, że była jakaś duża ryba. A za chwilę kurde zaczął chodzić. Mówię, ale będzie okoń. No i wali w trawy. Ale to w trawy okoń też nie bije, tylko kleń. No i okazało się, taki piękny kleń wziął. Kurde, no fajnie się zaczyna ten sezon jesienno-zimowy. Drugi kleń dzisiaj, ale ten naprawdę piękny. Tamten był taki około 30 paru, a tam to już jest na 100% około 4 dych. Grubaśny kurzek, łuski grube. Ło, szok. Fajnie, spróbuję jeszcze coś dołowić. Chociaż już bardzo wieje, także zaraz będę uciekał. Ale rzutów jeszcze oddam. Siedzi coś znowu. Też będzie kleń? Jest kolejny. Ten trochę mniejszy. Dobra, ten powinien wyjechać na windę. Chociaż nie,
jest za duży na windę. Za duży jest na windę, naprawdę. Nie będę ryzykował, żeby poszedł znowu z gumką i z haczykiem w pysku. Jest, tak jak ten pierwszy trzydziestaczek. Dobra, szybko go uwalniamy. A już miałem uciekać do domu. A tu drugi z tego samego miejsca. Też taki, no, tak jak ten pierwszy. Około 30 cm. Ale połykają te przynęty to masakra. Do samego gardła, kurde. Dobra, jeszcze trochę porzucam, bo kurde, nie pojadę teraz do domu, jak tak ładnie biorą. Rybka. Znowu coś fajnego będzie. O, ładny okoń. No ten już ładny. Największy dzisiaj okonik. Nie zapowiadał się ten dzień tak fajnie. Na początku, na tym pontonie, to nas wybijało z bratem, jak nie wiem co. On poszedł spać, bo źle się czuł. A ja postanowiłem jeszcze wybrać się na rzekę. Nie chciałem odpuścić, no bo dawno nie byłem na rybach. No i tak jesień przyszła, także mówię, spróbuję za tymi okoniami i kleniami tutaj na rzece. Może coś weźmie. No i pięknie, pięknie mi się udało się połowić, naprawdę. Fajne okonie na początku, potem przepiękny kleń. I jeszcze dwa takie trzydziestaki. No naprawdę super, super dzień. No pomału już będę kończył przygodę z boleniami w tym roku, bo mam bardzo daleko do Wisły. No i nie dam rady tak często być na Wiśle jak w lato. Wtedy tam łatwiej złapać tego bolenia, a teraz no to jest naprawdę bardzo mozolne szukanie tych boleni, a tak nie mam za bardzo czasu, żeby tak jeździć. Skupię się już raczej na tych kleniach, może jakieś sandacze, ale myślę, że na Wiśle jeszcze wyskoczę za sandaczami. Może jeszcze raz za boleniami, zobaczymy. Także na dzisiaj to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, dajcie suba i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć!